witam Państwa serdecznie. Zdarza mi się czasami coś powiedzieć takiego, co może jest nadmiernie uproszczające. I dobrze, że Państwo na to reagują. Pisze do mnie Piwojc. Nie bardzo wiem, to chyba jednak pan Piwojc, który nie zgadza się ze mną, że ominąć coś to to samo, co minąć coś. Rzecz jasna, gdyby to było zupełnie to samo, to byśmy tych dwóch słów nie mieli. Niemniej w tych samych kontekstach mogą występować. Pisze pan, że minąć można wiele rzeczy, nie zauważając ich. Ominąć jednak możemy wtedy, kiedy zauważymy, dostrzeżemy. To w zasadzie prawda, przy czym możemy też i minąć, dostrzegłszy. Jest wiele kontekstów, w których możemy zastosować zarówno jeden, jak i drugi czasownik. Prawdą jest też, że oba występują często w metaforze, zwłaszcza ominąć. Kiedy mówimy, że ktoś coś ominął, no to dość często mamy na myśli, że ktoś czegoś nie, coś pominął świadomie, nie uwzględnił czegoś, nie zwrócił na to uwagi, ale tak, że to było wynikiem świadomego działania. I ominąć znaczyło nie uwzględnić także. Minąć w metaforze zdarza się dzisiaj rzadziej, kiedyś było częstsze. Ma pan rację, to nie to samo. Mamy bardzo mało słów, które znaczą dokładnie to samo. Będę o tym jeszcze mówił. Czy ktoś może wytłumaczyć twórcom reklam, pyta jeden z korespondentów, że nie mówi się udrożnia, tylko udrażnia. Reklamy wciskające nam, że specyfik udrożnia no, są nie do zaakceptowania. Cenię Państwa wrażliwość językową, ale czasami nie idzie ona we właściwym kierunku i zwłaszcza wtedy emocjonalny ton może nie jest dostatecznie uzasadniony. My mamy wątpliwości, czy mówić na przykład udoskonalać, czy udoskonalać, ale kiedy zajrzymy do słownika, przekonamy się, że formą zalecaną jest udoskonalać. Podobnie zalecaną formą jest udrożniać, a nie udrażniać, choć istotnie u wielu z nas ta forma udrażniać może mieć przewagę. Nie jest to moim zdaniem błąd, ale nie oburzajmy się, jeśli ktoś kieruje się dawnymi jeszcze regułami, ciągle przestrzeganymi przez wielu i mówi o udrożnianiu, a nie o udrażnianiu. To jest drażliwy dosyć temat, to nie wiadomo jak głęboko to a może sięgnąć przy czasownikach niedokonanych. Takich jest zresztą wiele. Inna sprawa, też podobnej trochę natury. Czy możemy powiedzieć, że coś się odprało czy odeprało? Dziś coraz częściej słyszymy, że coś się odprało, że czegoś nie można odprać. To e ruchome znikło. Już wydaje nam się zupełnie naturalne mówienie odprać. Kiedyś jednak forma odeprać była jedyną zalecaną i musimy ją uważać za bardziej w porządku. Ciekawe, że czasownik odpierać ma aż dwa odpowiedniki dokonane, czyli odeprzeć, na przykład atak, i odeprać właśnie, czyli wyczyścić coś do końca. Forma odeprać jest uważana za bardziej poprawną, słowniki ją zalecają, ale wydaje mi się, że dzisiaj odprać jest już dość powszechne. Jeszcze jedna sprawa, już może trochę innej natury, ale też wymagające pewnej reakcji, jak się zdaje. Czy słusznie wzbudza moje wątpliwości poprawność zdania redaktora w programie pierwszym Polskiego Radia, które zdaniem brzmiało doniesienia z Egiptu, wzbudzają nasze kontrowersje? No właśnie, czy słowo kontrowersje może być użyte w tym znaczeniu? Kiedyś kontrowersja to był po prostu spór.
przeciwna wersja, jedna wersja kontra innej wersji. I jeśli ktoś ma dwie, jeżeli istnieją dwie wersje, to prawdopodobnie te wersje się ze sobą jakoś tam kłócą, czy też ludzie, którzy te wersje wyznają, kłócą się ze sobą. I mówimy w związku z tym, że coś jest kontrowersyjne, ale później słowo kontrowersyjne zaczęło funkcjonować jako pewnego rodzaju eufemizm, żeby nie powiedzieć, że coś jest złe, że coś jest nie do zaakceptowania. No mówię się, no kontrowersyjne. Mówiło się tak na przykład o wystawieniach teatralnych, kontrowersyjna inscenizacja, albo jakimś tekście literackim. Dość często właśnie w odniesieniu do dzieła sztuki ta kontrowersyjność się pojawiała, ale mówiło się także o czymś kontrowersyjnym wystąpieniu, czyli takim, które wzbudzało różne opinie, wywoływało różne opinie, różne wersje, kontrowersje na przykład. No ale później to słowo kontrowersja pod wpływem tego kontrowersyjny zaczęło oznaczać, tak jak w tym zdaniu, niezupełnie słusznie, że coś wzbudza nasze kontrowersje, czyli wzbudza nasz niepokój, niepokój, wątpliwości. Otóż lepiej by było, gdybyśmy tego słowa w tym znaczeniu nie upowszechniali. Ono pewnie pojawiać się będzie jeszcze dość często, może coraz częściej, ale gratuluję wyczucia językowego. Kontrowersja to jednak jest spór. Wreszcie na koniec jeszcze jedna rzecz, może trochę pół zabawna, pół nie. Mówiłem tutaj już o koedukacyjności. Czy może być coś koedukacyjne, jeżeli nie służy nauce? Czy można mówić o koedukacyjnym na przykład pokoju hotelowym? No w jakimś tam sensie, ponieważ brakowało innego określenia na oznaczenie tego, że tam mógł mieszkać i mężczyzna, i kobieta, i chłopiec, i dziewczyna, no to mówiono o koedukacyjności. Ale tu się pojawia tekst koedukacyjna toaleta. No oczywiście młodzi ludzie wielu rzeczy także w toaletach się uczyli, już za mojej pamięci, a i teraz pewnie też, ale nazywać toaletę koedukacyjną, to jest przywracać tej koedukacyjności pierwotne znaczenie, chyba trochę w tym przypadku niepotrzebnie. Pozdrawiam serdecznie.